Hej, z tej strony Ani Planet. A to już kolejna porcja głupot ze świata wojowników. Zapraszam do oglądania. Tak jak już wcześniej wspomniałam, dzisiaj nie ciekawostki, a trochę o wojakowych mitach i plotkach. Tak w ogóle... nie za dużo już tych ciekawostek na YouTubie? No ale poważnie, gdzie tylko nie spojrzeć, tam tylko ciekawostki o wojownikach. Swoją drogą, pomyślcie, jak bardzo ciekawostki o wojownikach muszą być już oklepane tematem, skoro już nawet nowa baś zaczyna je zamieszać na swoim Facebooku. Nie no, spoko, fajnie jest się dowiadywać czegoś nowego. Pod warunkiem, że są to prawdziwe informacje. Bo inaczej można się natknąć na takie kwiatki, jak na przykład to, że ogniste gwiazdy płaką nad ciałem Bleacha. No i właśnie po to jest ta seria, żeby pokazać wam przykłady takich kwiatków. Zanim jednak jeszcze przejdę do rzeczy, to chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat poprzedniego odcinka z mitu i plotek. Mianowicie była ta informacja, że Bleach dlatego zabił tygrysią gwiazdę, ponieważ chciał się zemścić za to, że właśnie spowodował on śmierć Błękitnej Gwiazdy. No i powiedziałam tam, że właśnie Bleach nie znał Błękitnej Gwiazdy. No i patrząc w ogóle na te wszystkie komentarze, mam wrażenie, że po części zostałam nieco źle zrozumiana, bo co miałam dokładnie na myśli, mówiąc, że Bleach nie znał Błękitnej Gwiazdy? Otóż tak, Bleach jako tako znał Błękitną Gwiazdę z widzenia, ale nie znał jej jako tako osobiście, czyli jakoś nie rozmawiał z nią regularnie, czy coś w tym stylu. I właśnie to miałam na myśli, mówiąc, że Bleach nie znał Błękitnej Gwiazdy. Nie wiem, dlaczego zostałam źle zrozumiana. Nie wiem, czy to dlatego, że szybciej po prostu mówiłam, czy coś. Nawet jeśli tak, to dzisiaj postaram się mówić nieco wolniej. Tak czy owak. Koniec gadania i przejdźmy już do rzeczy. Plotka numer 1. Ognista gwiazda zawsze marzyłby mieć syna. No dobra. Dlaczego w ogóle sądzę, że to jest plotka? Po pierwsze, żadna z autorek w ogóle nie wspomniała o tym, żeby ognista gwiazda miała takie marzenie. A po drugie, nie zostało to wspomniane w żadnej z książek. I tych dalszych, i jako tako z jego perspektywy. No czyli wiecie, pierwsza seria, no i misja ognistej gwiazdy. Zresztą w jednej z książek można nawet znaleźć zaprzeczenie na tą informację. Mianowicie w epilogu z misji Ognistej Gwiazdy. A i co tutaj mamy napisane? Mamy napisane, że wręcz duma go rozpierała, gdy właśnie patrzył na te swoje córki. A więc no, nie widać w ogóle po tym fragmencie z misji Ognistej Gwiazdy, aby no nie wiem, czuł się jakoś rozczarowany czy coś w tym stylu. No i właśnie dlatego sądzę, że to, że właśnie Ognista Gwiazda marzyłby mieć syna, jest po prostu nieprawdą. Mit numer 2. W Klanie Krwi koty bardziej bały się Gnata niż Bleacha. Wiemy. Czy to z komiksu, czy to z Czarnej Godziny. I z czasem w Klanie Krwi koty zaczęły względem Bleacha czuć pewien respekt. Jednak jako tako mimo tego nie wiemy, w jaki sposób traktowały tam jego zastępstwo. Po prostu nie widać, żeby się go bały bardziej niż Bleacha. Wręcz przeciwnie. I podobnie jak w przypadku pierwszej plotki, w tym przypadku również możemy znaleźć na tą informację jawne zaprzeczenie w książce. Mianowicie w prologu Czarnej Godziny. Mamy tutaj pewien fragment, kiedy to właśnie Gnat spotyka się ponownie z Głazem. Czyżbyś do nas wrócił, Głazie? Miałknął wreszcie. Mówiłeś, że idziesz szukać lepszego życia w lesie. Co tu robisz? Postąpił krok do przodu, lecz Głaz nie cofnął się. Wysnuł jedynie pazury, żeby nie stracić równowagi na nierównym gruncie. No i jak właśnie można po tym fragmencie zauważyć, nie widać, aby koty z Klanu Krwi bądź koty, które dawniej do niego należały, w jakiś sposób bały się Gnata, mimo iż był znacznie większy od takiego Bleacha. A więc cóż, skąd to w ogóle się mogło wziąć? Skąd w ogóle mogło się wziąć coś takiego, że koty mogły się bać bardziej Gnata niż Bleacha? No, wydaje mi się, że głównie z tego, że Gnat był
niemalże wzrostu w tygrysiej gwiazdy, w przeciwieństwie właśnie do bicza. Mit numer 3. Błękitna gwiazda próbowała popełnić samobójstwo, wchodząc do nory lisa. No i myślę, że raczej zapewnie każdy, kto czytał przypomnienie Błękitnej Gwiazdy, wie, iż Błękitna Gwiazda nie próbowała popełnić samobójstwa. Zresztą nawet sama Błękitna Łapa w pewnym momencie na stronie 165 wręcz ze złością powiedziała, iż nie miała zamiaru odbierać sobie życia. Okej, ale skoro to jest wprost powiedziane w książce, to skąd w ogóle wzięła się ta informacja? No cóż, prawdopodobnie ktoś, kto czytał książkę w innym języku niż w swoim ojczystym, prawdopodobnie źle musiał odebrać całą scenę, no i po prostu wyszło co wyszło. No ale cóż, to są tylko moje domysły. Mit numer 4. Rubinka została potrącona przez samochód, a Skarpetek znalazł nowy dom. I tak, to jest kolejna plotka. Ponieważ, jak się okazuje, w rzeczywistości oba te koty wciąż żyją. W każdym razie według jednej z autorek. Na pytanie jednego z fanów, czy Skarpetek, Rubinka i Pigwa jeszcze żyją, jedna z autorek odpowiedziała, że Rubinka i Skarpetek jeszcze żyją, natomiast ich matka również żyje, ale zapewne jest bardzo, bardzo stara. Powiem tak, nie wiem z którego roku w ogóle był ten wywiad. W każdym razie nie wydaje mi się, aby Pigwa w trakcie trwania siódmej serii jeszcze żyła. No i o ile Pigwa już może nie żyć, tak wydaje mi się, że Rubinka i Skarpetek pewnie jeszcze żyją. Tak czy owak, czas przejść do mitu numer 5. W niemieckiej wersji językowej imię Złotego Kwiatu zostało przetłumaczone na Złota Krew. I pierwsze, co mi podpadło, to to, iż imię Złotego Kwiatu w niemieckiej wersji językowej brzmi Goldblüte. Gdyby to była Złota Krew, to zapewne brzmiałoby ono Goldblut. Dlatego po prostu postanowiłam sprawdzić, co oznacza słowo Blüte. I co się okazało? Do którego słownika byśmy nie zajrzeli, słowo Blüte nie jest równoznaczne ze słowem Blut. A słowo Blüte oznacza po prostu kwiat. Ewentualnie kwitnięcie bądź rozkwit. A więc wynika z tego jedna jasna rzecz. Mianowicie to, iż Złoty Kwiat w niemieckiej wersji językowej Wojowników wciąż pozostaje Złotym Kwiatem. Myślę, że bez problemu można już przejść do mitu numer 6. Wiewiórczy Lot to reinkarnacja bicza. I tak, nie wydaje mi się, aby fakt, że Wiewiórczy Lot ma białą łapę, oznaczało, iż jest reinkarnacją bicza. Zresztą, gdyby Wiewiórczy Lot była reinkarnacją bicza, zapewne byłoby to w jakiś sposób przedstawione w książkach. Na pewno byłoby to przedstawione podobnie jak w przypadku właśnie rozżarzonej skóry i rozżarzonego serca. Wydaje mi się, iż dlatego ma białą łapę, bo jak wiadomo, jest ona córką Lisy Gwiazdy, który był właśnie przyrodnim bratem bicza. No, nie wydaje mi się, aby to można było wytłumaczyć w jakikolwiek inny sposób. Plotka numer 7. Jesionowe futro jest ojcem Gołąbki i Bluszczyka, ponieważ Białe Skrzydło była kiedyś jego partnerką. No i pierwsze co, Białe Skrzydło i Jesionowe futro nigdy nie byli partnerami. No dobra, fakt faktem, no, co do czasu wychodzili na polowania, wychodzili na wspólne patrole, nawet w, ile się nie mylę, to chyba w Zaćmieniu. Jesionowe futro pomógł jej chyba w odpieraniu ataków kotów Hanu Wiatru, ale nie wydaje mi się, aby to był wystarczający dowód na to, by byli parą. Na pewno gdyby tak było, to zostałoby to przedstawione chociażby w podobny sposób, jak to było przedstawione w przypadku Jesionowego futra i Wiewiórczego lotu. Natomiast co do tego, iż Jesionowe futro jest ojcem Gołąbki i Bluszczyka, to jest to kompletna nieprawda, ponieważ wprost mamy powiedziane we Wschodzie Słońca, iż ich ojcem jest Brzozowy Zachód. I jakby tego było mało, mamy to również zaznaczone w drzewie genealogicznym na oficjalnej stronie Wojowników. Plotka numer 8.
Jastrzębi mróz koło dłuższą sadzawkę jak córkę. I nie jest to prawdą, ponieważ zostało potwierdzone przez jedną autorkę na Facebooku, o ile się nie mylę, to chyba przez Kate Carey, iż oba koty kompletnie nic do siebie nie czuły. Mit numer 9. Wydaje mi się, że chyba ten mit jest chyba najbardziej zaskakujący i niedorzeczny z tego odcinka. A więc radzę się trzymać mocno, bo możecie spaść z krzesła, poważnie. A więc mit numer 9 brzmi... Borsuczek Jeł jest synem tygrysiej gwiazdy. Tak. Tego tygrysiej gwiazdy. What? Nie no, poczekajcie, zaraz wam zacytuję pewien fragment. 20 minutes later. Czyż nie jest piękny? Wyszeptała paprociowiec jej, przyciskając pysk do barku wilczego kroku. Nazywa się Borsuczek. Jest najpiękniejszym kociakiem w lesie, odparł wilczy krok, spoglądając na swego syna z miłością i dumą. Jakby ktoś był ciekaw, tajemnica żółtego kła, strona 481. I co jeszcze lepsze, na tej samej stronie fakt, iż Borsuczek jest synem wilczego kroku, został podkreślony aż 2 razy. Poważnie, mnie nie pytajcie, skąd to się w ogóle wzięło. Skąd w ogóle się wzięło to, iż właśnie tygrysia gwiazda jest ojcem Borsuczego Kła? No, nie pytajcie, bo naprawdę ja na to odpowiedzi nie znam. Kompletnie nie wiem, skąd to się mogło wziąć. I na sam koniec został jeszcze mit numer 10, który brzmi: koty z Mrocznej Puszczy mogą dać przywódcy życie. No i sądzę, że to jest nieprawda, ponieważ jako tako nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją w książkach, aby jakiś kot z Mrocznej Puszczy dał jakiemuś przywódcy życie podczas ceremonii właśnie mianowania przywódcy, która dzieje się w kręgu kotów z Klanu Gwiazdy. Zresztą nie wydaje mi się, aby to było w ogóle możliwe. No i również w przypadku tej informacji kompletnie nie wiem, skąd to się mogło wziąć. Okej, a więc to było na tyle. Jeśli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. A my słyszymy się w następnym odcinku. Żegnam!